Ostoja Vlog 17 2021-1. Cześć, witamy Was w 17 odcinku Ostoja Vlog i pierwszym odcinku w 2021 roku. Słuchajcie, jest kwiecień, prace polowe w Ostoi już od dobrych 2 tygodni poważnie trwają, przyroda budzi się do życia i myślę, że jest już dobry moment na to, żeby porozmawiać z naszym zarządem, czyli przede wszystkim z prezesem Piotrem Ostaszewskim. Witam Was wszystkich serdecznie. Tadam. I dowiedzieć się, co będziemy w tym roku robić jako Ostoja. Co jest dla spółdzielni ważne, jakie będą uprawy, jakie będą działania, jakie są wyznaczone kierunki, co chcemy osiągnąć, co się będzie działo w 2021 roku. Piotrze. No, dużo wyzwań przed nami. Może zacznę od takiego drobnego podsumowania, bo dużo w zeszłym roku się udało i na pewno będziemy kontynuować to, co się udało, więc to są pierwsze kierunki. To jest, jako że jesteśmy konsekwentni i lubimy sobie wyznaczać stałe cele, które potem realizujemy i rozwijamy, no to powiedzmy to, co się udało. No, udało nam się wystartować z Biohub Bazarem i zaczęła się zawiązywać wokół tego Biohub Bazara grupa producencka. Ta grupa producencka właśnie się formalizuje. Wiążemy z nią duże nadzieje. Wiążemy nadzieję właśnie, że zwiększymy ilość produkcji ekologicznej w województwie do znaczących rozmiarów, że pozyskamy odpowiednie za tym idące dofinansowania i zbudujemy infrastrukturę, która umożliwi nam dostarczanie żywności na krótkim łańcuchu dostaw. Biohub Bazar, czyli bazarek ekologiczny w Olsztynku, który założyła, stworzyła Ostoja, grupa producentów sprzedających tam. To jest w ogóle fajna historia, tak, bo my to robimy już od 2 lat, to już nawet nie w zeszłym roku. My zaczęliśmy, pierwsza próba była w roku 2019. Była to próba w Zielonym Piecu, jak doskonale pamiętasz, tak, prawda? Tak. Więc to było takie sprawdzenie, czy Olsztynek, tak jak nam się wydawało, zwłaszcza mi... Gdzieś takim miejscem, gdzie się może sprzedawać to. Gdzie się może udać taki bazarek, tak? I gdzie ludzie chcą przyjechać, zatrzymać się, zrobić zakupy. Więc okazało się, że tak, że to był... Że on jest takim hubowym miejscem na skrzyżowaniu dróg w połowie drogi między Warszawą a Trójmiastem, no i że ludziom jest to po drodze. Tak, no. Ale sam nawet w to nie wierzyłem. Wydawało mi się, hej, zaraz, ekologiczne warzywa, ta świadomość raczej jest tylko w większych miastach. Ludzie potrafią, wiedzą, że wolą wydać więcej na zdrowe jedzenie niż potem na lekarza. Nie, to na pewno tylko w dużym mieście. To się nie może udać w takim mieście jak Olsztynek. A tu zaskoczenie. Świetnie ten Biohub Bazar się rozwija. Więc i tak, przez no cały rok funkcjonował. Poczekaj, daj mi podsumować, bo druga część właśnie tego Biohub Bazaru i tego rozwoju polegała na tym, że weszliśmy, po pierwsze dostaliśmy dofinansowania, pozyskaliśmy środki unijne, żeby ten Biohub Bazar stworzyć, wypromować już na większym poziomie w tym roku. No, pozyskaliśmy dużo szersze grono stałych, dobrych, wytrawnych producentów, którzy są w stanie realizować takie cele jak my, czyli dostarczać określoną ilość surowca co tydzień o podobnym jakości i o podobnej ilości, tak? Tak, czyli tak. Móc w sposób trwały zaspokoić potrzeby naszych klientów, żeby było to dosyć, stworzyć ciekawą różnorodność tych produktów, żeby to nie było tak, że to jest bazarek 5 producentów tego samego, tylko że do nas się przychodzi jak do kompleksowego marketu i można zrobić zakupy na cały tydzień od ryb, wędliny, warzywa, owoce, przyprawy, zioła, oleje i tak dalej. No i właśnie stworzenie tej grupy, nawiązanie stałej współpracy z miastem, znalezienie odpowiedniego miejsca, jakim był bazarek miejski, no to były te kroki milowe, bym powiedział, w rozwoju właśnie Biohub. Biohub Bazaru, Biohub Grupy. Teraz idziemy o krok dalej, czyli formalizujemy tą grupę, zakładamy konsorcjum. W tym konsorcjum jest już 6 podmiotów. No, pierwszym ruchem tego konsorcjum oczywiście będzie wystąpienie o dofinansowania, ażeby zrealizować
cele, które Ostoja sobie postawiła, które postawiła sobie dla siebie, ale nie tylko dla siebie, bo naszym celem, no my nigdy nie wyprodukujemy wszystkiego. Ilość rzeczy, które można wyprodukować w ekologii albo w tradycyjny, rzemieślniczy sposób jest ogromna i nam jest potrzeba cała masa partnerów. Zresztą jeżeli uda nam się realizować te cele i ta sprzedaż dalej będzie się rozwijała tak, jak się rozwija, no to tych producentów nawet tego samego będziemy potrzebować po kilku, żeby móc sprostać. Dobra, ale poczekaj, potrzebą. Co w 2021 roku? Bo o tym mówiliśmy. No posłuchaj, czyli... no to, że po pierwsze zakładamy, formalizujemy tą grupę, po drugie, że dalej kontynuujemy rozwój Biohub Bazaru, poprawiamy, dopinamy formułę, pozyskujemy producentów w segmentach, których do tej pory nie było. Będzie kilka nowych formuł, o których niedługo będziemy mówić, tak? Jeszcze nie falstartujemy. No, sklep, stały sklep na bazarku. Czyli pod powstanie logiem. Stały sklep, który będzie czynny codziennie. Może nie codziennie, na początek będzie czynny kilka dni w tygodniu, plus będzie bazarek w niedzielę. W tym sklepie, poza tym, że będzie to sklep, miejsce spotkań, miejsce, gdzie można sobie wypić kawę, zamówić różne rzeczy, czy do zjedzenia to go, czy do zabrania do domu i do odgrzania. Będzie kuchnia, właśnie kuchnia, będą przetwory różnych kuchnia naszych... Również, okay. Czyli będzie kucharz, który będzie gotował, tak? Też restauracji na wynos. Powiedziałbym, że rodzaje takich eventów na początek, że nasza kuchnia to będzie kuchnia eventowa, to będą raczej soboty, niedziele, poszczególne dni tematyczne, czyli różni jak kucharze. Czyli jedziecie na bazarek w sobotę, w niedzielę na bazarek albo w sobotę do sklepu, to będziecie mogli również coś smacznego zjeść, tak, w naszym sklepie. Okay. I zrobione właśnie na podstawie i na bazie produktów producentów Biohubu, czyli tych wystawców z bazarku plus tych ludzi, których mamy już w konsorcjum. No to są wszystko ekologiczni, wysokojakościowi producenci. Nasi już często wieloletni partnerzy, no, z którymi ta współpraca między innymi dzięki bazarkowi i dzięki zeszłemu roku nam się układała. Dobra. Na pewno jeszcze kontynuujemy dalej nasz rozwój dystrybucji, czyli na pewno dalej, no właśnie, dalej będziemy się rozwijać w Trójmieście, gdzie już jesteśmy obecni, współpracujemy z Bazarem Natury. Są tu dalsze plany rozwoju. Lada moment będziemy dostępni na ich platformie dowozowej, czyli nie tylko będzie można przyjść na bazarek i kupić na naszym stoisku stałym, który już jest tam na stałe, ale również będzie można zamówić przez platformę Bazaru Natury i mieć nasze produkty dwa razy w tygodniu dowiezione. Bazar Natury z Gdańska. Tak. To jeśli chodzi o sprzedaż produktów i jeśli chodzi o Biohub Bazar, a co jeśli chodzi właśnie o produkcję? Co nowego w produkcji, co nowego w uprawach? Znowuż wracamy do punktu, o którym mówiliśmy. No po pierwsze, wielkim punktem jest to, że zakładamy to konsorcjum. To konsorcjum oznacza, że już nie tylko my, nie tylko 50 naszych hektarów, tylko kilkaset hektarów ekologicznej produkcji w województwie. Kilku z członków tego konsorcjum to już są stare wygi w ekologii. Są po kilkanaście lat dużo dłużej niż my. My jesteśmy tak naprawdę młodszym bratem, jeśli chodzi o samą produkcję, jeśli chodzi o kilku specjalistów, którzy tu już się do grupy przyłączyli, więc mamy od kogo się uczyć, co bardzo mnie cieszy. Możemy połączyć siły i być wszyscy razem jeszcze lepsi. Nasza powiew świeżości, jeśli chodzi o energię, technologię, sprzedaż, pakowanie, market garden, to jest to, co wnosi Ostoja, a oni wnoszą doświadczenie, sprawdzone cykle, zgrane ekipy, dobry sprzęt, już istniejącą infrastrukturę, prawda? Więc na tych kilkuset hektarach to nie jest tak, że my tą produkcję będziemy jutro zaczynać, tak jak tu w Ostoi dwa lata temu, tylko ja mówię o gospodarstwach, które już są rozwinięte i które są w stanie sporo rocznie wyprodukować. Więc łączymy siły. To jest bardzo, bardzo ważny element, czyli bardzo zwiększymy naszą ofertę, tak? Będziemy mieli dużo więcej różnorodnych produktów, czyli zarówno przetworów, możliwe, że pojawią się już też produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli głównie myślimy tu o rybach i o współpracy z Jarkiem Parolem, która super się rozwija, jeżeli tutaj dołączy, a jest w trakcie dołączania do konsorcjum, to na pewno też będą ryby z Warmii i Mazur, które będą pierwszym produktem takim zwierzęcym w naszej ofercie, no ale jesteśmy tu wszyscy wielkimi fanami ryb Jarka, którego serdecznie pozdrawiamy i liczymy na to, że będzie ważnym elementem naszej grupy. Dobra, jeśli chodzi o Ostoję, no tak, widzę, że chcesz wiedzieć, co się dzieje w Ostoi, tu w gospodarce. No właśnie.
Tak, bo w gospodarstwie też się dzieje bardzo wiele. Powstają no-digi. Mówiliśmy o tych no-digach, mówiliśmy o rolnictwie regeneratywnym. Czyli uprawy bezorkowe, tak? Rolnictwo regeneratywne to jest bardzo szerokie pojęcie. I pewne ważne elementy tego rolnictwa regeneratywnego już na stałe i w dosyć, powiedziałbym, szerokim zastosowaniu znajdą się w tym roku. Czyli po pierwsze, minimum 60 łóżek kompostowych, rozbudowa już się ich jest w przygotowaniu, lada moment przyjadą maszyny. Po drugie, cały cykl technologiczny związany z mechanizacją tej uprawy, tak? Czyli maszyna tu z Mandamem, przygotowujemy maszynę prototypową, pierwszą na świecie do formowania takich łóżek, przy którym tu się śnimy tak naprawdę. Będzie również o tym odcinek na pewno, jak ta maszyna vloga, powstanie tak, i dojedzie, dokładnie. To dojedzie do nas na pewno, tak? Więc Mandam. Druga rzecz, współpraca z Kubotą, ich małe ciągniczki, zastosowanie ich w tym systemie. Kolejna rzecz, stajemy się przedstawicielem firmy Paperpot z Japonii, tak, której sprzęt wdrażamy do nas. Również będzie można go u nas kupić, czyli nie tylko będzie można znaleźć u nas porady, ale też będzie można od nas nabyć naszym zdaniem najlepsze do tego rozwiązania, czyli system rozsad oparty o papierowe doniczki, które sadzi się w glebę, nie trzeba pojedynczo wyjmować każdej roślinki, jest do tego odpowiednia półmechaniczna maszynka, którą obsługuje de facto jedna osoba i ona bardzo skraca, ułatwia ten proces, a też jest on dobry dla roślin, bo jest mniej szoku przy transplantacji. Więc tak, no, kolejnym urządzeniem jest urządzenie do zbioru tych zieleni, czyli sałat, czyli szpinaku, czyli microgreensów, tak? Czy też mamy mechaniczne urządzenie, które też ma znaleźć się w naszej ofercie. Przygotowujemy z firmą Cynkomet, którą finalizujemy również umowę współpracy. Będziemy przerabiać dzika, żeby też wziął udział. Dzik to jest taki rozrzutnik, najmniejszy, jeden z najmniejszych rozrzutników na świecie, więc poszerzamy współpracę, rozmawiamy z innymi firmami. No dużo, dużo jest tych planów uprawowych, czyli no-digi, prawda, i cały system ich powstawania, zarządzania nimi, zarządzania tą produkcją, obsadami, potem zarządzania zbiorem, zarządzania sprzedażem na tak zwanym market gardenie. No wiesz, to jest cały ten know-how, który u nas powstaje i de facto to jest najważniejsze, co jest w tej spółdzielni, to jest ten know-how, jak to zrobić, jak na tym zarobić, tak? Tu wiemy, że już są pytania od internautów i tak dalej. No właśnie. I to jest kolejny element. Właśnie, bo to ci chciałem zapytać, dlatego że w zeszłym roku powstał również Biotech, czyli konferencja opowiadająca o tym, czym jest rolnictwo regeneratywne i jak my ekologiczne, regeneratywne i jak my do tego podchodzimy, o właśnie systemach, o technologiach, które my wykorzystujemy w tym rolnictwie i co dalej? Czy Biotech będzie kontynuowany? Tak, czy będzie miał szerszą formułę, inną? Jak to będzie wyglądać? Trafiłeś pytanie w dziesiątkę, bo tak naprawdę przenosiłem się już na ten obszar, że to jest właśnie kolejny obszar, no doszliśmy do know-howu i co zrobimy z tym know-howem? No my się nim chcemy podzielić, tak? Więc pierwszym obszarem jest Biotech i tu pozdrawiamy ODR Wajmie i Mazury, z którą zawarliśmy umowę. Stali się oni partnerem strategicznym, współorganizatorem, współfinansującym też te przedsięwzięcie, też pomagają znaleźć środki, pomagają w organizacji, więc tu duże zaangażowanie ODR-u Warmia i Mazury, których całą ekipę serdecznie pozdrawiam i z nimi ten tegoroczny Biotech się odbędzie, będzie miał poszerzoną formułę, czy już nie będzie tylko samą konferencją, ale też planujemy 3 dni warsztatowej, nie tylko w Ostoi, a też w innych gospodarstwach. Więc to jest jeden element. Drugi element, zobaczymy, bo złożyliśmy do finansowania, tak jak w zeszłym roku, tak i w tym złożyliśmy do sieci obszarów wiejskich na tak zwane działania miękkie i jednym z nich jest dofinansowanie na cykl warsztatów związanych z ekologią, rolnictwem regeneratywnym i technologiami, które tu wdrażamy. Jeżeli dostaniemy to dofinansowanie, to właśnie przez ODR i przez nasze strony społecznościowe, przez ankiety wybierzemy kilkadziesiąt osób, które będą miały te warsztaty nieodpłatnie, czy będą miały całkowicie przez Unię Europejską pokryte koszt udziału w tych warsztatach. No i je przeprowadzimy, no i tam będzie można poznać tajniki, zobaczyć Excele, no, że tak powiem, jak to mówi Stachu, wejść w sedno tych spraw i dowiedzieć się, jak to wszystko się spina, jak to się dzieje. I tak tą wiedzę będziemy w przyszłości organizować i przekazywać
w naszych cyklach warsztatowych. Tu jest pierwsza próba. No i poza tymi samymi warsztatami oczywiście nasz kanał Ostoja TV, nasze social media, gdzie naprawdę dzielimy się wieloma informacjami. To nie jest tak, że my chcemy za to już chcemy pobierać pieniądze, ale to sami wiecie doskonale, czas mój, Antka, Stacha, wszystkich nas czas jest coś tam warty, kosztuje. I jeżeli mamy się oderwać od innych obowiązków i szkolić ludzi, przekazywać tą wiedzę, to ten czas musi być w jakiś sposób pokryty. Więc tak, staramy się to zrobić profesjonalnie, staramy się odpalić cały cykl naszych warsztatów, odpalić ten nasz cykl konferencji, szkoleń Biotech, bardziej profesjonalny, tu z udziałem też naszych partnerów technologicznych. Tam oczywiście będzie się wszystko kręcić koło różnych rozwiązań, technologii, myślenia, idei, ale i sprzętów i konkretnych wynalazków, tak jak w przypadku walczaka widzicie gdzieś tam w tle za nami, tak, system ogrzewania rur, wymiany ciepła, farmera, folie, tak, prawda? Więc, no, czy na przykład unikatowy, nowy, testowy sposób, że tak powiem, uzupełniania wody w ojach. W Ostojach, tak, i to na skalę taką, bym powiedział, bardziej, rozumiesz, już dużej uprawy. No już tak, więc to jest, widzisz, to dobrze zauważyłeś, Antek, no tak jak widzisz, jesteśmy konsekwentni, mówiliśmy w zeszłym roku, roku udało nam się wprowadzić oje jako naczynie, dopracować je, stworzyć korek, stworzyć opakowanie, zobaczyć, że one naprawdę działają. Tak, być pewnym, że to, co dostarczamy klientowi, to jest coś, co sami chcemy używać i tak jest, ona jest już wdrożona tutaj, jest zakopywana w naszych skrzyniach, będzie zakopywana na no-digach, więc... Będzie zakopywana na no-digach, więc jest w szerokim użyciu. Wiesz, ona oszczędza wodę. Są rośliny, które lubią częściej po troszku, są rośliny, które lubią dużo. No z tym podlewaniem sami wiecie, jak to jest. To jest dużo zabawy, dużo przełączania tych sznurków, rurek, odpalania, pamiętania. Więc tutaj przy tak dużych uprawach nie da się wszystkiego zautomatyzować bez wieloset tysięcznych nakładów, komputery w centra zarządzania, a oje w sposób tani, wiesz, no raz w tygodniu napełniasz, na 5 dni i nie musisz no, nic więcej robić. No, więc to jest, nawet przy naszej skali jest to duża oszczędność. A co jeszcze z takich nowinek technologicznych, technicznych, coś możesz zdradzić, powiedzieć, jakiś konkretny, wiesz, system, który będzie jakoś w tym roku nowy wchodził? Bardzo ważna rzecz, no to finalizujemy projekt, który już trwa od roku, chłodni konopnej, tak? Ze ścianą konopną, z dachem solarnym, czyli tak zwanej pasywnej chłodni, tak? Tutaj właśnie nasza grupa jest między innymi po to stworzona, żebyśmy mogli to dokończyć, żeby ona się stała sercem całego systemu, no bo żebyśmy jako grupa mogli występować na krótkim łańcuchu dostaw, potrzebujemy miejsca składowania i to już nie tylko dla nas, ale też chłodnia, dla pozostałych. Która będzie miała co, objętość na ile ton warzyw? No myślę, że ponad 100 ton spokojnie, będzie w danym momencie mogło być przechowywane. Oczywiście też jest przetwórnia z tym połączona, która też jest przygotowywana, też pewne cykle technologiczne są tam wdrażane po to, żeby a, przerabiać odpad i b, żeby mieć właśnie różnorodną ofertę i mieć różne formy, no bo wiadomo, jedni lubią kapustę świeżą, a inni lubią kapustę kiszoną, tak? Ale powiedz jeszcze o tej chłodni. Chłodnia ze ścianą konopną, zbudowaną pasywna, wiesz co, ja myślę, że to... betonu konopnego, tak, a pokryta dachówką solarną, taką jak dachówka Tesli, to jest firma tutaj w Europie, tak? Nie jest to Tesla, nie będę na razie nazwy zdradzał. Natomiast tak, dachówka... Na dach pewno jest, zrobimy dach na ten temat odcinek Fangira. Dach jest budowy solarnej, no myślę, że o chłodni to na pewno. No i o całym tym systemie. Biohubu, tak? Bo to będzie bardzo ciekawe, bo to właśnie widzisz, to chłodnia, tak jak wam mówię, to jest serce systemu i mega ważne jest, żeby ona była bardzo samodzielna, niskokosztowa, żeby ta żywność się tam dobrze przechowywała, dlatego ściana konopna, bo jest to ściana organiczna, to jest ściana oddychająca, pochłaniająca wilgoć, antygrzybowa, ma wiele na papierze, ale też w budownictwie takim dla osób fizycznych, nie gospodarczym, tylko mieszkalnym czy użytkowym, beton konopny czy tak zwany konopny paździerz jest już wykorzystywany na całym świecie, był wykorzystywany wiele lat temu, a teraz od kilku lat powrócił i jest uznawany za super budulec. My chcemy użyć go w budynku przemysłowym, produkcyjnym, no bo jednak jest to chłodnia, jest to część biohubu, jest to serce, gdzie
przechowujemy produkcję przez cały rok po to, żeby nasi klienci przez cały rok mogli cieszyć się pysznym, świeżo wyjętym z tej chłodni ziemniakiem. Jeżeli spełni ona nasze oczekiwania, to ten ziemniak będzie jeszcze w maju miał super świeżość, nie będzie gnił, nie będzie pleśniał. Tak, tu znowuż kolejnym elementem są emy. No, jakby to nie jest tak, że to nam jest jedna technologia, to jest całe, za każdą technologią idą całe systemy. Jest tu system energetyczny, system chłodzenia, system bilansowania energii, system kontroli powietrza, kontroli temperatury, potem cały system odbioru, składowania, system czyszczenia, pakowania, czyli cała nasza linia czyszcząco-pakująca. W połączeniu z linią przyjmującą odpad, czyli z tym, co trafia do przetworzenia. Tak, ja mówię o odpadzie niesprzedażowym, nie mówię o czymś, co zgniło, mówię o czymś, co po prostu nie wygląda albo jest uszkodzone mechanicznie, maszyna szła, przycięła marchewka na pół. To nie znaczy, że ta marchewka jest niedobra, tylko jest niesprzedażowa. Klient jej nie wybierze w sklepie, a na przetwór jest przetwory. Super, jest tak samo dobra, czyli jak ta jakie ładna. Przetwory będą w Ostoi w tym roku, w 2021? No na pewno kiszonki, na pewno będzie dużo różnych kiszonek. Powiem szczerze, i to możemy ogłosić, tak? Szukamy technologów do współpracy, szukamy tak naprawdę jednego stałego, dobrego technologa, który też zna się dobrze, nie tylko na procesie zamykania różnych receptur w słoikach, ale będzie znał się również też na diecie, czyli będzie też trochę takim dietetykiem, tak? Czyli nie chodzi nam o... Żeby podpowiedzieć, jakie... opracować nam pewne receptury, pomóc opracować i nie pod kątem samej receptury, bo my pomysłów na receptury mamy sporo, ale żeby robić to już na taką skalę większą, to no trzeba wiedzieć, tak? Tu na pewno jednym z takich technologów, który z nami współpracuje, jest Grzesio z Biogreemu, czyli z Biogreemu, tak? Który robi soki z rokitnika, wyciska, robi różnego rodzaju dżemy z jabłek, prawda? Robi różnego przetwory i ma wieloletnie doświadczenie w tym, no ale wiesz, no my mamy marchewkę, buraka, parę innych rzeczy ziemniaka i naprawdę wiele fajnych rzeczy da się z tego zrobić. Brakuje, sam masz małe dziecko, więc i tak jak i ja, wiesz, że chciałbyś, żeby były różnego rodzaju przekąski dla naszych dzieciaków, robione na bazie tego wszystkiego, co tu rośnie, żebyś mógł podać pół gotowca tak na wygodnie i tu nadchodzi też kolejna nasza marka, którą chcielibyśmy założyć, czyli właśnie produkty skierowane do dzieci, tak? No tu nie, tutaj na pewno to potrwa dłużej, bo to nie jest takie proste, ale zaczniemy od testowania przetworów i naszych receptur na... Mój syn już testuje, mój syn je już większość rzeczy, które... Na naszych własnych dzieciach. Słuchajcie, jeżeli zrobimy coś, co będziemy dawać naszym dzieciom, no to... Chyba, o to chyba w tym chodzi też, nie? Bo tak, my chyba też po to wszystko uprawiamy, żeby sami to jeść, żeby nasze dzieci mogły to jeść, żebyśmy dostarczyli sobie, żeby COVID nie był nam straszny, tak? I inne takie cholerstwa. Po prostu, żeby nasz organizm dostarczał tak dużo tych dobrych związków, żeby mieć naturalną, dobrą odporność, tak, prawda? I o to nam chodzi, tak? A teraz myślimy jak... myślimy? My de facto już to robimy. Ja już dawno z Anią robimy przeciery dla Stasia, wiesz, więc... wiadomo. Co byś jeszcze chciał powiedzieć o tym, co się będzie działo? Czy jeszcze coś dodajemy? Wydaje mi się, że tak naprawdę podsumowując, no my dalej rozwijamy Biohub już nie tylko jako sam market, jako sam sklep i miejsce sprzedaży, ale też jako grupę producencką, jako zaplecze technologiczne, jako know-how, który chcemy podać dalej, pokazać ludziom, jak to robić. Wprowadzamy do tego pewne technologie, które będzie można ubyć w Ostoi, nabyć i nauczyć się ich, bo niektóre rozwiązania to są maszyny, wiadomo, a niektóre to jest tak jak w przypadku budowy łóżek czy innych, to jest po prostu wiedza, sposoby, różne triki, które też, no po prostu radzenie sobie, jak nie ma się tego, co by się chciało mieć, żeby było łatwo, to trzeba sobie ułatwiać głową, po prostu. Więc z jednej strony szerokie podejście do rolnictwa regeneratywnego, wdrażanie je na większą skalę u nas, ale z drugiej strony nie zapominanie, żeby się tym dzielić i żeby robić to też z innymi. Druga rzecz, czyli to, o czym mówimy, tak, organizowanie się w grupę. Nasza spółdzielnia jest otwarta na nowych członków, tak, mówimy to obaj do kamery. Jeżeli masz skillsy, masz ziemię albo masz hajs, który chciałbyś zainwestować i który wierzysz, że to, co robimy,
i rozwój, i że tak można go pomnażać. No oczywiście mamy też cele biznesowe, no ale one już są tu wewnętrznie znane w grupie. Warto zajrzeć do naszego statutu. On jest publiczny, można go ściągnąć, zajrzeć na nasze strony. Jesteśmy w sądzie rejestrowym w Olsztynie. Jakby no wszystko, co staramy się robić, jest transparentne. Więc jesteśmy też otwarci na rozwój przez grupę, czyli taki rozwój partnerski, jak i na pozyskiwanie nowych osób, albo z możliwościami, albo czyli zapraszamy, ze skisami, czyli tak. Zapraszamy członków, zapraszamy firmy, zapraszamy rolników do współpracy, do tego, żeby się do nas odzywali i z nami wspólnie działali. Jesteśmy otwartą... W tym obszarze, o którym mówimy, tak? Oczywiście, czyli mówimy o ekologii, rolnictwie regeneratywnym, o rozwijaniu know-how, technologii, o ułatwianiu sobie rzeczy, o usprawnianiu, o mechanizowaniu, o zwiększaniu wydajności, o lepszemu gospodarowaniu, zarządzaniu, tak? Jest naprawdę tych obszarów, no na pewno z dużych rzeczy, co no wprowadzamy program do zarządzania procesami w naszym całym przedsiębiorstwie, czyli zarówno sprzedażą, magazynem, partnerstwami, zamówieniami. Tworzymy tą sieć sprzedaży dla już konsorcjum, czyli nie tylko dla nas, ale dla podmiotów, więc żebyśmy się mogli z tym wszystkim doliczyć, policzyć, to musi być zoptymalizowane, zautomatyzowane. No rozwijamy wszelkiego rodzaju procesy, jeśli chodzi o proces certyfikacji, więc będziemy na pewno też jakby takie nasze dobre modele opracowywać, tak? Które byśmy chcieli, że ktoś będzie nam dostarczał, to żeby właśnie używał, nie tylko miał certyfikat, ale żebyśmy wiedzieli, że używa EMów, czyli że stosuje mikrobiologię. Czyli nasze wzorce, nasze produkcji, tworzenia tak. Produktu i tak dalej. No chodzi o to, żeby on był smaczny, żeby trzymał jakość, tak? Nam chodzi o to, żeby trzymać jakość, że my tu walczymy o jakość dla siebie, dla naszych klientów i chcemy, żeby ta grupa też poszła w tym kierunku. Więc no, wyzwań mamy co niemiara. Jedną rzecz, którą mamy, na pewno mamy już spokój działania, tak? Bo już wiemy, że to, co robimy, jest dobre, że to się udaje, że to się podoba, że mamy klientów, zdobyliśmy już fajną grupę klientów, którzy nam zaufali i którzy chyba nie żałują, tak? Bo wiesz co, ja sam to jem, więc ja bym nie żałował, jakbym był klientem. Tak jest, to jest, co jest też bardzo fajne, że w tej naszej grupie my jesteśmy często klientami jeden drugiego, tak? Czyli na przykład mamy Parola, którego ryby ja jem bardzo często, tak? Uważam je za jedne z najlepszych ryb na Warmii i Mazurach i sam jestem jego klientem. No tak, ale jednak nie chodzi o to, że kupujemy sami od siebie nawzajem, tylko jednak przede wszystkim bazujemy na klientach, którzy od nas kupują, tak? Znaczy, no prostu, tak, ale jesteśmy też klientami dla siebie nawzajem. W Olsztynku, no tak. Nie, ale nie zgadzam się z tym. No, kupuję oleje od Fitness Natury, sery kupuję od naszej pani Mąki. Wiesz, jakby na tym bazarku, on nie tylko jest bazarkiem dla mnie, miejscem handlowym, ale jest też bazarkiem, gdzie spotykam innych super wystawców, dostawców, u których ja się zaopatruję, więc to nie jest tak, że ja nie jestem ich klientem. Ja osobiście, może Ostoja, nie jest tu klientem, ale członkowie Ostoi, czyli ty jak jesteś na tym bazarku, sam widziałem, ilokrotnie cię widziałem, to wychodziłeś z dużymi siatami od wszystkich wystawców, nie tylko z Ostoi Natury. Nie, no wiadomo, no tak. No dobra, słuchajcie, krótko mówiąc, bardzo dużo u nas się będzie działo, rozwijamy się w produkcji, w sprzedaży, w edukacji, w tych głównych trzech kierunkach. No i tyle, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o tym, co robimy, to przede wszystkim zapraszamy na nasz kanał YouTube, głównie vlog, ale również Farm Gear. Będziemy cały czas opowiadać o tym, co robimy w Ostoi, pokazywać technologię, pokazywać nasze produkty, pokazywać nasze uprawy, więc wchodźcie na nasz kanał, subskrybujcie i obserwujcie nas, a przede wszystkim kupujcie też nasze produkty. Polecamy szczerze, bo bardzo je lubimy sami. Do zobaczenia. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Antek, ja muszę lecieć. Dobrze. Nara. Dzięki. Dzięki, hej. Staszek, bo nasz prezes bardzo dużo opowiedział o tym, co się będzie działo w tym roku, więc pomyślałem, że my po prostu może posiedzimy i posłuchamy, jak rośnie sałata. Zamieniamy się w słuch.